Tutaj wspieramy akcję zainicjowaną 10 lat temu, to jest dziesięciolecie tej akcji. The Liberated Club Polski pierwszy raz bierze w niej udział, jesteśmy zaproszeni jako goście. Super. Jak kupię motocykl, kurtkę, to mogę się do Was przyłączyć. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich zakręconych motocyklistów do dołączenia naszego klubu. Jeszcze musisz prawo jazdy. Jak nowy, o to jest. Uważam, że wspaniała inicjatywa, ten największy klub polski, największy polski motorowy klub w Szkocji. Oni już wielokrotnie organizowali różne zbiórki, pomogli nawet polskiej dziewczynie, która uprawia tajski boks, dostać się do Bangkoku, do Tajlandii ogólnie i wziąć udział tam w zawodach. No i bardzo są pomocni i szczerze mówiąc, bardzo często organizują tego typu akcje. Także tylko chwalić. A motory tutaj można przeróżne spotkać. Zobaczcie, są i mniejsze, są i większe. No zależy kto co lubi, ale naprawdę fajne klimatyczne. To, fajne, to jest taka fajna brać, podejrzewam. No i nie jestem, że tak powiem, członkiem ich klubu, ale mam tam bliskiego kolegę, który jest członkiem ich klubu. To jest taka fajna brać. Oni są bardzo przyjaźni wszyscy w stosunku do siebie. Organizują sobie różne spotkania. Mieli kolację wigilijną już zorganizowaną, organizują sobie urodziny, imieniny, no przeróżne, mikołajki, przeróżne rzeczy. Tutaj panowie i panie się już zbierają, będą jechać teraz do szpitala, a ja pojadę za nimi i jeszcze tam będę dalej filmować. Jest atmosfera, moi kochani, wy tego nie czujecie, znaczy może tam czujecie coś, ale nie czujecie tego tak jak ja, zapach spalin, ryk silników, motorów, no jest atmosfera, powiem wam. W sumie to gęsiej skórki się nabyłem, no bo wiem w jakim celu to jest, no ja strasznie pochwalam takie inicjatywy, założę się, że moi widzowie też. Ja już jestem pod szpitalem, jestem szybciej niż oni, bo ja pojechałem objazdem, bypassem. Oni jadą przez miasto, także udało mi się dotrzeć szybciej niż oni, a za mną jest właśnie szpital w Edynburgu. To jest nowo wybudowany szpital z lotniskiem na dachu, z lotniskiem dla helikopterów oczywiście. No i czekam teraz na chłopaków, zaraz będą pewnie przyjeżdżać i będziemy dalej filmować i oczywiście będziemy się starać przeprowadzić wywiad chociaż z jednym z nich. Moi kochani, jadą już. Troszkę poczekałem, jakieś 20 minut ich wyprzedziłem, ale warto było.
będą parkować i tutaj będzie się odbywać cała ta, powiedzmy, że ja tak powiem, gala. Siemanecko. Kurde, dobrze wyglądasz, ta skóra, siema. Zajebista sprawa. To akcję? Nie. To akcję, nie? Nie, nie. Nie, my tutaj wspieramy akcję zainicjowaną 10 lat temu. To jest 10-lecie tej akcji. The Liberated Club Polski pierwszy raz bierze w niej udział. Jesteśmy zaproszeni jako goście. Super. Także no taki plan. Myślę, że w przyszłym roku też się tutaj pojawimy. Czyli raczej co roku to organizujecie, myślę, tak? Myślę, że jest na tyle zacna inicjatywa, że warto brać w niej udział. Także jeśli tylko będziemy mieli na paliwo, to się pewnie pojawimy. Czyli jak kupię motocykl, kurtkę, to mogę się do was tak, przyłączyć? Tak, jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich zakręconych motocyklistów do dołączenia naszego jeszcze klubu. Jeszcze musisz prawo jazdy. Jak na, o, to jest. Jak na was patrzę, to naprawdę chce mi się do was dołączyć. Tak, no to zapraszamy. Każdy jest mile widziany. Łukasz bardzo poleca w każdym razie. Jak najbardziej. Dzięki wielkie, nie przeszkadzam wam. Po to. A jeśli chodzi jeszcze o wpłatę pieniędzy, to jest ten link, który na Facebooku podajecie, link, tak? Na Facebooku, tutaj organizator tej szczytnej akcji ma puszkę, do której można wrzucić. Jest też kod QR, żeby się zalogować bezpośrednio na stronę, z której można też przelać pieniążki. Tudzież opcja jest przywiezienia też prezentu, który nie jest zapakowany. Jak widać, wiele osób przyjechało z jakimiś darkami. Rozumiem. Które dla dzieci bezpośrednio trafią. I ostatnie pytanie, czy mogę to opublikować na YouTube? Myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, jak że najbardziej. Nie, że nie powinno. No ewentualnie dostanę wiadomość, że jakieś tam złamałem zasady. Tutaj ale... na YouTube, nie ma lipy. Nie ma lipy. Tak. Dzięki wielkie. Pozdro, siemano. Dzięki wielkie. Moi drodzy, tutaj oczywiście możecie pieniądze do puszki wrzucić albo kod QR zeskanować i wpłacić pieniążki na dzieciaki. Na Facebooku znajdziecie dużo informacji na ten temat. Moi kochani, jak widzieliście, zacna inicjatywa. Pieniążki można wpłacać do puszki albo ten kod QR, który widzieliście na filmiku, możecie sobie go zeskanować, zatrzymać ekran, zeskanować. Albo na Facebooka wejść, ja wam podam w opisie ichniejszego Facebooka. Tam też możecie wpłacać pieniążki. Ja oczywiście nikogo nie namawiam, no żeby nie było, że ja kogoś namawiam. Każdy oczywiście ma swój rozum i każdy decyduje o swoim postępowaniu. Natomiast jeżeli byście chcieli pomóc dzieciakom z Edynburga, i w opisie są też namiary. No także szczytna akcja. Ja popieram takie akcje, gdziekolwiek taka akcja jest nierobiona i jeżeli jest tylko na szczytny cel, są zbierane pieniążki, no to super. Moi drodzy, ja wracam teraz do domu, kończę ten film, biorę żonę Justynę, biorę Kacpra, idziemy gdzieś się przejść może troszkę, bo co prawda pogoda jesienna, ale, no ale każda pogoda nadaje się do jakiegoś krótszego lub dłuższego spaceru. Także zapraszam was na kolejny film, a w tym vlogu w ogóle, na tym moim kanale, bo tak troszkę kombinowałem, to zmieniałem nazwę, to zmieniałem troszkę content i tak dalej, no ale będzie na pewno dużo kontentu o autyzmie, no bo to jest moja codzienność na emigracji, wychowuję syna autystycznego, no i dużo o podróżach, no bo to też jest nasza wielka pasja, więc możecie się tu spodziewać dużo podróży, jak to wygląda z autystycznym dzieckiem. Także ja już pozdrawiam, nie rozgaduję się, bo mam taką tendencję do rozgadywania się, już się zamykam. Trzymajcie się, życzę miłej niedzieli.